Życie to sztuka, której trzeba się nauczyć. Shin Yatomi. Dobrze, teraz pokaż, co umiesz. Dobrze, pamiętaj, więcej precyzji. Tak jest, kopnięcie w szyję. Tak, było dobrze. Znacznie lepiej. Widzisz? Wiesz już, jak to się robi? Tak. Ty też widziałeś? Ustawcie się w szeregu. Nie uzależniajcie się od innych. Sami jesteście za siebie odpowiedzialni. Tajski boks oznacza, że człowiek ma wolne serce i ciało. To znaczy, że nie daje się zniewolić rządzom lub narkotykom. Rozumiecie mnie? Tak jest. Bądźcie dobrzy, a zaznacie szczęścia. Nie dajcie się jednak uwięzić w swoich dobrych uczynkach. Zapomnijcie o przeszłości i nie wiążcie żadnych nadziei z przyszłością. Nie żałujcie tego, co było, bo jeśli będziecie żałować przeszłości, ona was pochłonie i już nie odnajdziecie spokoju. Przygotujcie się. Oby sprzyjało ci szczęście. Oby sprzyjało ci szczęście. Zdjęcia. Muzyka. Reżyseria. Zagubione dzieci Buddy. Północna Tajlandia. Złoty trójkąt. Ten odległy region jest domem jednego z ostatnich wędrownych mnichów, Kraba Noachai Kosito. Od 15 lat poświęca się pracy na rzecz osieroconych i porzuconych dzieci w tym regionie.
Narkotyki spowodowały, że to górskie plemię żyje w biedzie i izolacji. Kuba codziennie wyrusza zbierać datki. Zwykle jest to pożywienie. Wieśniacy uważają, że według buddyjskiej tradycji w ten sposób czynią coś dobrego. Chwała Buddzie, oby wiodło wam się w nauce. Jeśli będziecie dobrzy, duchy będą się wami opiekować i będą was chronić. Jeśli będziecie źli, duchy złamią wam kark. Jeśli nie będziecie mieli dobrych myśli, nastanie chaos. Posłuchajcie, jak wasza wioska może się rozwijać, skoro serca w was podupadają? Jak wasza wioska może być szczęśliwa, skoro w waszych sercach nie gości szczęście? Jak wasza wioska może być silna, skoro wasze ciała są słabe i uzależnione od narkotyków? Ściśnijcie, ściśnijcie jeszcze mocniej. A gdybym ja mocno ścisnął, kto będzie silniejszy? Osoby uzależnione od narkotyków często robią rzeczy, które potem trudno im wybaczyć. Spójrzcie na to, co robią. Kto im kiedykolwiek wybaczy? Prawa tego kraju nie przewidują wybaczenia, tak samo jak prawo karmy. Więc kto ma największe serce? Tylko taki zwariowany mnich jak ja jest skłonny im wybaczyć. Siedziba Kruba, klasztor Złotego Konia. Od 5 lat mniszka Kun Eat organizuje codzienne życie w klasztorze. Pierwszy raz,
Gdy przybyłam tu po raz pierwszy, zobaczyłam, w jak trudnych warunkach wszyscy tu mieszkają. Nie było nikogo, kto by pomógł Krubaowi. Nikt nie rozumiał znaczenia jego wysiłków, bo wykonywał pracę, która nie przynosiła wymiernych korzyści materialnych. Tutejsze dzieci nigdy nie zaznały ciepła prawdziwej rodziny. Te są za duże, przymierz inną parę. Gdy pierwszy raz zobaczyliśmy Suka, nie mówił ani nawet nie reagował. Naczelnik wioski przyszedł do Kruba i powiedział, że mieszka u nich dziecko, którego rodzice umarli. Chłopiec został sierotą. Wydawało się, że jest niemową. Bawił się tylko z psami. Tylko patrzył na Kruba, spoglądał na niego i mierzył go wzrokiem od stóp do głów. Nie powiedział ani słowa i miał bardzo smutne oczy. Patrzył na ludzi, jakby wcale ich nie rozumiał. Bez przerwy się do niego uśmiechałam, ale on nadal wydawał się nieobecny. Nic nie mówił. Suk nie wypowiedział ani słowa, ale Kruba bez przerwy do niego mówił, próbując wyciągnąć go z otchłani. Wreszcie kiedyś Suk usiadł obok niego i zaczął dotykać palcami jego tatuaży. Patrzę na nowicjuszy jak na własne dzieci. Nie traktuję tego jako pracy, ale jako szansę, żeby dać im choć odrobinę szczęścia. Co roku miejscowa społeczność świętuje dzień, kiedy Kruba został mnichem. Kruba uprawiał kiedyś zawodowo tajski boks. Największą atrakcją święta jest turniej bokserski. Gdybym nie był w przeszłości bokserem, teraz nie stałbym tu przed wami. Omal nie zginąłem na granicy w pobliżu Hua Me Kam.
Zaatakowała mnie grupa 40 mężczyzn, bo przeszkadzałem im w prowadzeniu handlu narkotykami. Przeżyłem tylko dzięki umiejętnościom wyniesionym z tajskiego boksu. Dlatego wszyscy nowicjusze muszą trenować. Uczę ich tego, zanim wyruszamy na wyprawę do wiosek. Chcę dać dzieciakom szansę. Niech włożą rękawice i nauczą się boksować. Pamiętam tylko te walki, które przegrałem. Przegrałem tylko 4 walki. Zazwyczaj wygrywałem przez nokaut. Stoczyłem setki pojedynków. Potem zmęczyłem się walką. Zapewne było wiele powodów. Zmęczył mnie sam sport i cała atmosfera wokół niego. Potem jeden z moich najlepszych przyjaciół zginął w wypadku samochodowym. Zacząłem się zastanawiać, kiedy nadejdzie mój czas, kiedy ja sam umrę. Czy zdołam wcześniej osiągnąć spokój ducha? Ostatnią walkę bokserską stoczyłem 20 grudnia 1990 roku. Miesiąc później miałem bardzo realistyczny sen. Potem zostałem mnichem. W chwili, gdy zostałem mnichem, zmieniły się jednocześnie moje serce i umysł. Poczułem ogromny spokój, którego nie potrafiłem nawet wytłumaczyć. Przez 15 dni i nocy siedziałem na skale. Poczułem wszechogarniający spokój. Potem pojawił się rój pszczół. Zbudowały wokół mnie gniazdo i nie mogłem się nawet poruszyć. To było jak sen, w którym w dżungli pojawiło się wielu mędrców, którzy przekazali mi nauki Buddy. Gdy się wreszcie obudziłem, słońce jasno świeciło i nie było śladu po pszczołach. Poszedłem dalej w stronę wzgórz i ujrzałem tam wioski.
Widziałem, jak biednie żyje się górskim plemionom. Zauważyłem, że są uzależnieni od narkotyków. Zapytałem sam siebie, dlaczego mają tak trudne życie i dlaczego mają tyle trosk. Wioska górskiego plemienia, 5 kilometrów od klasztoru. Je, chcę, żebyś został nowicjuszem. Zgoda? Tu nie ma dość pożywienia. W klasztorze będzie lepiej. Tam nigdy nie będziesz chodził głodny. Je nie jest całkiem normalny. Gdy był młodszy, spadł z drzewa. Dlatego teraz spędza większość czasu ze mną. Dla własnego dobra powinien zostać mnichem. Klasztor Złotego Konia. Przebywa tu 120 koni, wiele z nich uratowano z rzeźni. Je, chłopiec ze wsi, kończy dwutygodniowy okres próbny. Pracuje w klasztorze. No dalej. Raz, dwa, trzy i do góry. Jeszcze wyżej. Wejdź tam. Chcesz dostać tego konia? Tak. Gdy tylko tu przybył, przez cały czas stał przy bramie i przyglądał się koniom. Jest bardzo spokojny z natury. Niewiele mówi. Zdarza się, że przez długi czas zachowuje całkowite milczenie.
Chcesz zostać w domu? Tak. A może chcesz zostać nowicjuszem? Tak. Zaczekaj chwilę, porozmawiamy. Naprawdę chcesz zostać w domu? Tak. Jedyne, co mówisz, to słówko tak? Powiedz, co chcesz robić? Zostać w domu czy zostać nowicjuszem? Chcesz zostać w domu i pracować? Czy iść do klasztoru Kruba? Musisz wybrać. Powiedz, co chciałbyś robić? Podczas naszych regularnych odwiedzin w przygranicznych wioskach często spotykamy niedożywione, chore i słabe dzieci. Ponieważ są ciągle głodne, ich zdrowie i cała przyszłość stoją pod znakiem zapytania. Dlaczego tak się ociągasz? Już od rana czekamy, żeby wyruszyć w drogę. Pośpiesz się. Nie ociągaj się. Suk, co ty znów wyrabiasz? Gdzie twoje siodło? Jest za chatą. Wyjeżdżam teraz na pewien czas. Wykonujcie dalej wszystkie prace. Najpierw włóż to. Ta strona nie będzie pasować. Dlaczego nie? Daj mi to. I trzymaj konia. Nie ruszaj się. Nie przejmuj się, to siodło jest zepsute. Utknąłeś? Trochę. Mój worek. Daj nogę bardziej na dół. Chodź. Szybciej, już wyruszamy. Rusz się. Kruba i nowicjusze spędzają 9 miesięcy w roku podróżując po pograniczu od wioski do wioski, którymi mnich się opiekuje. Celem obecnej wyprawy jest odbudowa odległej świątyni 100 km od klasztoru.
Chodź. Co się stało? Dmuchaj, dmuchaj. Często już pierwszej nocy chłopcy, którzy wcześniej nigdy nie opuszczali domu, zaczynają za nim tęsknić i bardzo się boją. W nocy koń spadł z urwiska i prawie się udusił własną uprzężą. Ciężko ranny koń nadal leży, co opóźnia podróż w stronę granicy. Uśmiechnij się. Myłeś zęby dziś rano? Jeszcze nie. Umyłeś twarz? Jeszcze nie. Dlaczego? Za późno wstałeś? Wstałem wcześniej, ale nie chciało mi się myć. Bałeś się umyć twarz? Jesteś bardzo brudny, Suk. Twoja miseczka też jest brudna. Najpierw wieszasz ją tam, a potem gdzie indziej. To miseczka kucher. Co się z tobą dzieje? Znów mam cię ogolić. Chyba tak. Nie myjesz się, nie czyścisz zębów. Woda jest za zimna? Jest zimna. Dlaczego ukradłeś? Spójrz na mnie. Zawsze ci dam, jeśli o coś poprosisz. Wiem. Dlaczego nie poprosiłeś? Zapomniałem. Co się stało, Otoke? Pabo mnie uderzył. Pabo, uderzyłeś go? Wcale nie. Tylko coś wziąłem, ale już oddałem. Tuke, co się stało? Pabo mnie uderzył. Nieprawda. Co to? Chodź tu. Chodźcie tu obaj, porozmawiamy z ojcem. Idźcie na górę. Idźcie porozmawiać z ojcem. Ci dwaj ciągle się biją. Dlaczego płaczesz? Trzeba powstrzymywać łzy. Nie jesteś małym dzieckiem. Zaraz zobaczę. Przestałeś już płakać?
Wydmuchaj nas, dmuchaj. Teraz ci umyję twarz. Miłość, którą wam daję, jest surowa, nie jest ckliwa. Gdy kochamy dziecko, chcemy, żeby było silne. Jest takie przysłowie, trzeba być stanowczym, żeby kochać dziecko, rozumiesz? Teraz się obejmijcie szybko. Powtarzajcie za mną, od tej pory będziemy się nawzajem kochać. Już nie będziemy ze sobą walczyć, już nie będę kradł. A teraz idźcie coś zjeść i nie pakujcie się w tarapaty. Zrozumieliście? Idźcie coś zjeść. No, idźcie. Ich rodzice chorują na gruźlicę. Nie pracują od ponad roku, dlatego są bardzo biedni. Te dzieci jeszcze się nie przyzwyczaiły, że mają dość jedzenia. Tukę, zaśmiej się. Nowicjusze muszą się nauczyć dostrzegać w tym wszystkim swoją szansę. Uczą się hodować zwierzęta, a konie są ich nauczycielami. Chcę, żeby zrozumieli, że kiedy wydarzy się coś złego, musimy się postarać jak najlepiej sobie poradzić. Muszą spróbować rozwiązać dany problem, wykorzystując własną wiedzę i umiejętności. Dzieją się tu bardzo ważne rzeczy, a nowicjusze poznają silne związki między ludźmi i zwierzętami. Ustawcie się w szeregu, ustawcie się w szeregu. Oczyśćcie ziemię z kamieni, rozłóżcie maty, szybciej. Ludzie, którzy nie żyją, nie mogą już nic zrobić. Nie mogą ściąć drzewa ani kopać ziemi.
Nie przyniosą wody swoim koniom. Nie zabiorą koni na pastwiska, rozumiecie? Tak, mistrzu. Chcesz być żywy czy martwy? Chcę być żywy. Czy potrafisz wetrzeć sobie lekarstwo w głowę? Tak jest. Czy potrafisz się umyć? Tak jest. Czy potrafisz sam się ubrać? Tak jest. Czy potrafisz sobie podetrzeć tyłek? Tak jest. To dlaczego twoja głowa wygląda tak nieporządnie? Są tu lekarstwa, nauczyciel, a nawet lekarz. Od tej pory będziesz się bardziej starać. Tak jest. Teraz wyglądasz, jakbyś nie żył. Chcesz tego? Nie. Posłuchaj, dam ci 7 dni. Jeśli nadal będziesz miał tak nieporządną głowę, wpakujesz się w kłopoty. Zrozumiałeś mnie? Umiesz zajmować się koniem? Potrafisz przeczytać książkę? Umiesz rozpalić ogień? Widzisz? Tak wiele rzeczy potrafisz. Wszyscy będą chcieli z tobą pracować. Nikt nie chce się zadawać z martwym człowiekiem, rozumiesz? Tak. Jeśli koń jest uparty, dziecko musi go uderzyć. Jeśli dziecko jest uparte, ja muszę je uderzyć. Zajmowanie się koniem to jak przeglądanie się w lustrze. Opiekowanie się koniem jest równie ważne jak opiekowanie się samym sobą. Podejdźcie tu, ustawcie się w szeregu. Kto chce trenować? Nowicjusz Suk, podejdź i ucz tych dwóch. Powiedz im, jak mają używać swojej prawej stopy. Stuknij się w głowę. Co z ciebie za głupi nauczyciel? Nie, zaczekaj. Suk, chodź tu. Kopnij jego lewą nogę swoją lewą stopą. Otóż to. Kopnij się, cofnij. Postaraj się, Suk. Głośno krzycz. Naucz się, jak być przywódcą. Cofnij i kopnij. Cofnij i kopnij. Dobrze, teraz sobie pogratulujcie. Tak.
Z koniem jest już lepiej, dużo je, jest zdrowszy i poprawił się jego stan psychiczny. Wraca do zdrowia i jakby mówił... Kuba, gdy wyzdrowieje, będziesz mógł na mnie jeździć. Wioska je. Jeśli je zostanie w wiosce, nigdy nie będzie miał szansy pójść do szkoły, a gdy dorośnie, zostanie odrzucony przez społeczność. Jeśli te dzieci nie otrzymają odpowiedniego wychowania, nie będą potrafiły odróżnić dobra od zła. Jednocześnie będą żyć w bardzo trudnych i nędznych warunkach. To oznacza, że ich dusze staną się nieczułe i obojętne. Dzisiejsze dzieci będą w przyszłości dorosłe, więc skoro teraz są zaburzone, jako dorośli też będą się z tym zmagać. Idź prosto do klasztoru, nie zbaczaj z drogi. Idź prosto do klasztoru. Pasuje. Umieszczę na nich twoje imię. Widzisz? Należą do ciebie. Już niedługo zostaniesz nowicjuszem. Jesteś szczęśliwy? Tak. Tylko tyle potrafisz powiedzieć? Tak? Uśmiechnij się do mnie. Choć je tylko raz wcześniej dosiadał konia, teraz ma pokonać dystans 10 kilometrów do obozowiska Kruba. To jest ten nowy chłopak? Chyba tak. Na lewo, przywiąż go. Złóż razem dłonie. Powtarzaj za mną. Kesa. Powiedz mu, żeby powtarzał. Powiedz Kesa. Kesa.
Daj mu trochę wody. Umyj sobie twarz. A jeśli jest niemową, tego nikt tak naprawdę nie wie. Mówi, ale niezbyt dobrze. Powinien wykonywać ćwiczenia. Mów, głośniej. Kesa. Loma. Nakha. Kanta. Tadzio. Postaraj się. Spróbuj się skoncentrować. Dlaczego jesteś taki uparty? Daj mi 7 dni, a nauczymy cię mówić. Nie, zamknij oczy i skoncentruj się. Mów głośno, Kesa. Zamknij oczy i powiedz, czy widzisz słońce. Nie. Czy widzisz je w swoim sercu? Nie naprawdę. Widzisz białego konia? Widzisz? Pomyśl, wyobraź sobie, widzisz go? Zamknij oczy, widzisz go? Widziałeś kiedyś księżyc? A widzisz go teraz? Nie. Widzisz go teraz? Nie. Kto się nim zajmie? Powiedz wszystkim, żeby tu przyszli na modły. Przygotuj też wodę, skup się. Dobrze ci idzie. Nadaję ci imię Pan Sen. Pan Sen. To będzie teraz twoje nowe imię. Dobrze. Teraz możesz iść z Samuenem. Pan Sen to teraz twoje nowe imię. Je umarł. Usiądź tu i skup się. Ułóż dłonie w ten sposób. Nie daj się rozproszyć. Dobrze. Teraz 3 razy powtórz Samrang. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Połóż palec na czole.
Widzisz słońce? Teraz je widzisz? Bardzo dobrze. Nie musisz się niczego bać. Teraz jesteś chroniony. W porządku, to już wszystko. Wkładajcie dary do miseczki. Teraz będzie nam ciepło i przyjemnie. Będziesz spał z Samuelem. Zgoda? Tak. Wiesz, jak należy myć zęby? Tak. W ten sposób. Masz szczoteczkę do zębów? Nie mam. A pastę? Też nie. Niech wszyscy się do niego uśmiechną. Uśmiechnijcie się, a ty spójrz na ich zęby. Zakryj się. Teraz cię przedstawię, a ty masz powtarzać ich imiona. To nowicjusz Suk. Wspaniale. To Tukę, a to Ake. Ake, uśmiechnij się. Ma najładniejszy uśmiech ze wszystkich. Nie wstydź się, opuść ręce. Uważaj, widać ci jądra. Niech starsi chłopcy pomogą się opiekować naszym nowym bratem. Kiedy będziecie się modlić w nocy, nie zapomnijcie go obudzić. Niech on też odmówi modlitwy. Jeśli będzie płakał, macie go pocieszyć. Druga nad ranem. Trzecia 30 nad ranem. Odwróćcie się. Trzy razy samarang. Dobrze. Pan Sen, świetnie ci idzie. Brawo. Konia ocenia się według przebiegniętego dystansu, człowieka według przeżytego czasu. 5:30 rano.
Z kolejnym nowicjuszem w grupie Kruba znów podejmuje podróż do przygranicznej świątyni. Do niedawna ten teren był pod kontrolą birmańskiego barona narkotykowego. Praca Kruba była wtedy trudna i niebezpieczna. Na początku wieśniacy podejrzliwie podchodzili do tajskiego mnicha. Martwili się, że nasza obecność ściągnie na nich niebezpieczeństwo. Zanim ostatecznie nas zaakceptowali, poddano nas licznym próbom. Zdarzały się napady z bronią w ręku, rzucanie bomb, strzały ostrzegawcze. Kiedyś nawet nas bezpośrednio ostrzelali. Pokonanie tych wszystkich przeszkód pochłonęło 10 lat ciężkiej pracy. Nawet najmniejszy błąd stanowił dla nas duże zagrożenie. Dziś liczniejsza obecność tajskich żołnierzy zatrzymuje narkotykowych baronów w Birmie i zapewnia bezpieczeństwo w tym niespokojnym regionie. Błogosławieństwo, jak tam sprawy wzdłuż granicy, panuje spokój? Tak, jest bezpiecznie. To dobrze. Bo przybyliśmy tu odbudować świątynię. Kiedy skończymy, zejdziemy do was i obdarzymy was błogosławieństwem. To najodleglejsza świątynia Kruba. Leży 100 kilometrów od klasztoru. Szybciej, szybciej. Thank you.
Wieśniacy przyszli pomóc zburzyć starą świątynię. Po 10 latach czas wybudować nową. Weź to. W porządku, sprawdź jedzenie. Jest może pasta chili? Co z ogórkami? Już je pokroili? Dzięki pomocy wieśniaków stara świątynia została szybko rozebrana. Jedzcie, jest tego dużo. Jeszcze chwilę temu chciałeś z kimś walczyć, to teraz chodź. Ten w czarnej koszuli, no chodź. Wśród młodzieży z wioski doszło do awantury. Sytuacja się zaostrzyła. Chodźcie, ustawcie się w szeregu. Odłóżcie noże. Nie pracujecie, po prostu marnujecie czas, szukając okazji do bójki. A teraz usiądźcie i pogadajcie, jeśli coś wam się nie podoba. Zwariowany mnich. O co ci chodzi? Ale masz tupet. Ja też potrafię się wściec. Chodź tu. Co cię gryzie? Chodź tutaj. Tylko ty wydajesz się mieć jakiś problem. Siadaj. Jeśli coś ci się nie podoba, dlaczego nie usiądziesz i o tym nie porozmawiasz? Skoro coś ci przeszkadza, powiedz o tym i nie szalej. Inni też mogą stracić panowanie nad sobą. Dlaczego chcesz wywołać konflikt? Czy Kruba przybył tu, by czynić dobro czy zło? Jesteś tajem? Odpowiedz. Tak. Czy robimy tu coś dobrego czy złego? Coś dobrego, zło czy dobro? Dobro, zło czy dobro? Dobro. Skoro wszyscy tu chcą czynić dobro, dlaczego próbowaliście wywołać bójkę? Mam rację? Chwilę temu sam chciałeś walczyć. Jesteście psami czy ludźmi? Odpowiedz mi. Co to znaczy? Jeśli znów będą przyjaciółmi, będziemy razem pracować. Spróbuję ich wychować, dając im pracę na miesiąc. Ale nie można zostawiać sporu bez rozwiązania, to bardzo niebezpieczne. Jeśli uważasz, że przybyliśmy tu, by czynić zło, to jesteśmy gotowi stąd odejść. Chwilę temu moi przyjaciele byli zbyt zapalczywi. Bardzo proszę o wybaczenie.
Ich sercach jeszcze nie zagościł pokój. Ich serca jeszcze nie wiedzą, co jest słuszne, a co nie. Ich sercom brakuje wyraźnego zakotwiczenia. Tak po prostu dryfują przed siebie. A gdy raz zrobi się coś złego, to potem bardzo trudno przestać. Tak właśnie wygląda praca blisko granicy. Jestem tylko jednym z czynników zmiany na lepsze. Tydzień później Kruba i nowicjusze kontynuują podróż po wioskach. Mieszkańcy wioski zbierają się, żeby otrzymać dary od świątyni. Stańcie w szeregu. Każdy ma wziąć tylko jeden dar. Nie podchodźcie dwa razy. Próbuję być przyjacielem dla mieszkańców wioski. Jeśli zrezygnują z narkotyków i nie będą mieli pożywienia, ja muszę zapewnić im jedzenie. Gdy jest zimno, a oni nie mają koców, muszę zdobyć dla nich koce. Czasami ludzie mają za dużo dzieci. Wtedy pomagam je wychować, a potem oddaję je rodzicom. Buntam nie mógł wcześniej chodzić, ale skoro go pobłogosławiłem, zacznie chodzić. Chcesz jeszcze? Naczelniku, chcę zabrać tego chłopca z nami, żeby został nowicjuszem. Bardzo mi go żal, nie potrafi zbyt dobrze chodzić. Proszę, weź bułkę. Ma słabe nogi, ale zabierzemy go do lekarza i będziemy się nim opiekować. Powinien wyzdrowieć. Dostanie wapno i żelazo, a wtedy mu się polepszy. Przy zbilansowanej diecie i odpowiednich lekarstwach leczenie potrwa rok. To twój syn? Nie, mojego brata. Czyli twój bratanek. Brat pracuje teraz w polu. Niedługo powinien wrócić. Matka chłopca powiedziała, że chce, abyś ty go wychowywał. Kiedy dorośnie, zostanie kapłanem. Pozwól, obejrzę teraz twoje ręce. Ma dobrą karmę. Tak mówią jego dłonie.
Nie możesz jeszcze z nami pójść. Musimy najpierw porozmawiać z twoimi rodzicami. Klasztor Złotego Konia. Wierni przybywają nawet z odległego Bangkoku, by złożyć hołd Kru Baowi. Prywatne dotacje to jedyne źródło przychodów klasztoru. Wszystko, czego nie zużyją mnisi i nowicjusze, jest rozdawane okolicznym mieszkańcom. Jeśli osiągniesz ważną pozycję, któregoś dnia ją stracisz. Jeśli spłyną na ciebie zaszczyty, któregoś dnia zblakną. Sława jest jak słomiany ogień. Więc jeśli dostaniesz szansę, trzeba wziąć tę światłość i sprawić, żeby w najbiedniejszych regionach, w najciemniejszych miejscach znów zalśniło światło. Kuneat usłyszała, że rodzice Buntama zgadzają się na zabranie syna. Wierny z miasta zawozi ją do wioski. To on. Jak się czujesz? Dobrze. Chcę iść. Chcesz iść? Pójdziesz do Kruba? Chcesz? Chcesz pójść? Naprawdę? Pół godziny później rodzice Buntama wracają z pola. Hello.
Chcesz iść z nimi? Tak, idź. Urodził się 4 lata temu. Pożegnaj się ze wszystkimi. Jedź już. Nie martw się, będzie dobrze. Będzie mi go dziś brakować. No chodź, chodź tutaj. Powoli, ostrożnie. Jak twoje nogi? Nadal są słabe. Daj mu liczy. Przyszedł do mnie. Wiedział, że przyjechałam po niego. Naprawdę? Kwaśne. Smakuje ci? Ma wielkie serce i do każdego się uśmiecha. Chciał przyjść do nas i tu zostać. Jest naprawdę odważny, że tak po prostu zostawił swoją rodzinę. Modliłem się, żeby urodził się tu kolejny następca Buddy, żeby pomógł głosić słowo wzdłuż granicy. Nie minęło za dużo czasu, ale jestem prawie pewien, że to właśnie on. Musimy być cierpliwi. Chłopiec ma dopiero 4 lata. Będziemy musieli poczekać. Odleciał. To już 3. Pewnie są głodne.
Niektórzy nowicjusze boją się dać zrobić sobie tatuaż. Pan Saen przekonał Kruba, że jest już na to gotowy. Chcesz mieć następny tatuaż? Pan Sen, niedługo sam będziesz taki miał. Bardzo boli? Już prawie skończony. Zaraz będzie gotowy. Pan Sen jest bardzo silny i potrafi się skupić. Tatuaż jest rodzajem próby, żeby zobaczyć, czy potrafimy przestać myśleć o swoim ciele. Jeśli umysł będzie się koncentrował na ciele, będzie bardzo bolało. Bądź dobrym człowiekiem i przestrzegaj nauk Buddy. Obyś był odważny i silny jak tygrys. Obyś wiódł dobre życie, a w twoim sercu gościła prawda. Obyś był wytrwały, cieszył się szacunkiem i miał autorytet. Oby twoje życie było pełne i szczęśliwe. Zamknij oczy i zobacz słońce. Pół roku później. Gdy pan Sen pierwszy raz tu przybył, nie potrafił się nawet uśmiechać. Był smutny i zniechęcony, zagubiony we własnym świecie. Teraz spójrzcie na niego. Jest szczęśliwy i chętny do nauki. Pan Sen nic nie wiedział na temat tajskiego boksu, ale dużo ćwiczył i wiele się nauczył. Zawsze za mocno kopie i uderza. Powinieneś posmarować nogę lekarstwem. Gdy pan Sen tu przybył, musiałem się nim opiekować, dawać mu koce i inne rzeczy, nawet się upewniać, czy ma się w co ubrać. Na początku nie miał o niczym pojęcia. Nawet nie potrafił zmówić modlitwy. Był trochę opóźniony, ale Kruba wszystko mu pokazał.
Tak masz je czyścić. Upewnij się, czy kopyta są czyste i niezainfekowane. Każdego z nowicjuszy czeka inna przyszłość. Niektórzy zostają w klasztorze przez kilka tygodni, inni przez wiele lat. Niektórzy stają się zawodowymi bokserami, inni pracują jako tłumacze na granicy, jeszcze inni pracują w miastach. Dla Suka klasztor stał się prawdziwym domem. Uważa Kruba i Kuneat za swoich rodziców. Nie chce mieszkać nigdzie indziej i pragnie zostać mnichem. Przyszłość pan Seana jest mniej oczywista, ale chłopiec zdobywa pewność siebie, rozwija się i otwiera na nowe możliwości. Nie miałby takich szans, gdyby został w rodzinnej wiosce. Stan zdrowia Buntama poprawił się po 2 miesiącach pobytu w klasztorze. Teraz krąży między świątynią a wioską. Jego matka mówi, że w wieku 7 lat zostanie nowicjuszem. Chcę uczyć ludzi podstawowych umiejętności życiowych. Pokazać im, że życie nie jest kwestią przypadku, ale wyboru. Uważam się za krzewiciela tej wiedzy. Składamy podziękowania pra Kruba Neachai Kosito, Kunme Ed i nowicjuszom, którzy przez cały rok otwierali dla nas serca i dzielili się swoim życiem. Reżyseria. Wersja polska, Kanał Plus. Tekst Monika Szpetulska. Czytał Janusz Szydłowski. Now there's the drugs, the hunger, the fighting, and all my tears. 'Cause I see myself, oh, I see myself in you. Oh, I do. The child, hope that he'll be safe.
for all of us, 'cause I see my